A na trasę ruszył już Artur Społowicz na Grubianinie. Artur Społowicz. Wracamy zatem do rywalizacji o medale Mistrzostw Polski, a takich medali ma na koncie w swojej karierze 6. Raz był mistrzem, raz wicemistrzem, 4 razy brązowym medalistą. Na Grubianinie, na którym go oglądamy, zajmuje w klasyfikacji Mistrzostw Polski po ujeżdżeniu 4. miejsce, a w łącznej klasyfikacji 19. z wynikiem 55,8 punktu karnego. I Artur Społowicz i Grubianin do przeszkody numer 4 bezbłędnie. Tymczasem Elmo Jankari pokonał przeszkodę numer 20 A i B bezbłędnie. Teraz skoczone molo i za chwilę zawodnik z Finlandii będzie kończył cross. Elmo Jankari from Finland. Jump the last obstacle, every obstacle without mistakes, and he finished the cross. Elmo Jankari ukończył cross bezbłędnie. Na trasie jest Artur Społowicz na koniu Grubianin. To w wałach małopolskiej rasy wyhodowane stadnie koni OHB. Pom Obanita, matka grafa po first the term. Pokonuje przeszkody numer 7 A, B, C. Bezbłędnie. Grubianin i Artur Społowicz. A tymczasem mamy informację, że Elmo Jankari ukończył cross w czasie 6 minut 11, a więc najlepszy czas jak do tej pory, chociaż to są 4 sekundy powyżej normy czasu. Elmo Jankari from Finland finished the cross in time 6 minutes 11 seconds. The best time so far, but still 4 seconds over the time allowed. Artur Społowicz na Grubianinie pokonuje kompleks wodny, pierwszy kompleks wodny, czyli przeszkody numer 11 i 12, bezbłędnie. Paśnik, czyli przeszkoda numer 13, pokonana przez Artura Społowicza. Grubianina i kombinacja 14 ABC. I za nimi. Na trasę ruszył tymczasem Peter Weselowski z Czech na koniu Monarcha. 31 para po ujeżdżeniu. Artur Społowicz zbliża się do przeszkody numer 15 i za chwilę przed nim trudna kombinacja numer 16. W bardzo dobrym stylu pokonana przeszkoda numer 16.